Siemak i państwa, jest Dzisiaj chciałbym wam przybliżyć temat mostów. <laughs> Sorry, nie zawsze da się przerzucić. Różne, z różnych sieci różne yy, waluty, dlatego możemy to zrobić przy pomocy mostu. Link do niego zostawię Wam oczywiście pod filmem. No i tutaj macie takie sieci jak BSC, Polygon, Ethereum czy Tron. Na przykład jeżeli bym chciał przerzucić jakiś token z sieci BSC do sieci Polygon, to mogę sobie to zrobić właśnie tym mostem. Załóżmy, że będzie to USDC. Wchodzimy tutaj jaką ilość, na przykład 100. Nie mam akurat USDC, bo na ten moment muszę najpierw podłączyć tak go do portfela. A jest podłączony. Okej, okay. wallet jest, na portfelu nie ma. Robicie wtedy sobie przełącz tutaj na dole. On pokaże, oczywiście, jakby były pieniądze, to pokaże tą okienko niżej. I wtedy możecie przerzucić sobie na inną sieć. Pamiętajcie, że jeżeli wejdziecie sobie na na przykład, ja używam Metamaska, ale jeżeli wejdziecie na Metamaska i na sieci B, BSC macie USDC i przerzucacie je na poligon, to jak się skończy proces, nie szukajcie ich na sieci BSC, tylko wejdźcie na Metamaska. Nie wiem, czy to się tutaj dobrze pokaże, ale zobaczmy, może się uda. Dobra, weźmy sobie, podłączmy. No niech będzie ten portfel. Wtedy wchodzicie sobie na, na sieci i przełączacie na sieć poligon. I wtedy na poligonie dopiero zobaczycie te pieniądze. Żebyście ich nie szukali w tej samej sieci. Tak, mosty są bardzo przydatne. Ja używam jeszcze do tego Binance, żeby zmieniać już na sieci. Są różne jeszcze inne narzędzia, ale gdyby ktoś jednak miał z tym problem. Da się to zrobić poprzez taki most, i ten most jest bardzo prosty w obsłudze. Oczywiście trzeba zapłacić fi za, yy, za przesłanie. To wiadomo, że wszyscy biorą w tej chwili kasę za przesyłanie takich rzeczy. Tutaj macie jeszcze dokumenty. FAK, Może, no, można sobie przetłumaczyć najczęściej Jak mogę zrozumieć, że transakcja została zakończona? Poczytajcie sobie o tych tutaj rzeczach. tu Pewnie są odpowiedzi na wasze pytania, które byście chcieli zadać. Jest tego dość sporo materiału, czyli pewnie dość sporo odpowiedzi. Ja już się nauczyłem z tego mostu korzystać. Weźmy tutaj dokumenty. Jakie tu jeszcze są? Roadmap. Jakie mają pomysły? Co będą robić? Tu oczywiście też pewnie to można przetłumaczyć. Oparzenie elektryczne, elastyczne. Okej. Okay. Fajnie tłumaczy czasami. No i tutaj sobie możecie poczytać na ten temat, co to wszystko jest, jak to wszystko wygląda. No i jest jeszcze rewizja. Zobaczymy, czym jest rewizja. Ok, No tu mamy jeszcze parę rzeczy, które też możemy przeczytać. Tu już będzie gorzej z tłumaczeniem, bo jest to plik zapisany w takiej formie, że się go przytłumaczycie. No ale ktoś zna angielski, bądź może skorzystać na smartfonie z translatora, świetnie sobie to pewnie też przetłumaczy. Historia. To jest podłączony portfel. Inwestować. Tu, tutaj zobaczmy, co to jest. Tutaj nie ma nic, tak? Pusta historia. Ok. Czyli jeszcze ta zakładka nie jest zrzucona. Pewnie coś będą tam w przyszłości robić. Dobrze, ja w międzyczasie jeszcze chciałem dodać, że nie jestem doradcą finansowym. Wszystko, co robię, robię. Sprawdzam sam, robię, nagrywam filmiki w celach pokazowych. Pamiętajcie, że dbanie o własne pieniądze jest w waszym zakresie. Róbcie wszystko z głową, sprawdzajcie, pilnujcie tego. To są wasze pieniądze i jak już mówiłem nieraz, w świecie kryptowalut jest 100% ryzyka, ale oczywiście są też z tego korzyści, bo inaczej by nikt tego nie robił. Dobra, jeszcze tutaj możecie sobie wejść na Telegram. Pewnie się nie przełączył. Nie pokażę Wam tylko to. Ja nie będę teraz wchodził na Telegram. Tu możecie zobaczyć, jaka jest społeczność, jak to wszystko też wygląda. No, na moście nie trzyma się żadnych pieniędzy. Tu się tylko opłaca fi, jak wspominałem, za przesłanie jednego tokena z jednej sieci do drugiej. I na tym to wszystko polega. Zapraszam Was na kolejne filmiki i do zobaczenia na naszym kanale na Telegramie. Wszystkie linki macie pod spodem. Hej! down uh, uh, down